Słuchajcie, ja jeszcze nie mam tego sekreta Hydry, który jest najmocniejszym petem obecnie w Pet Simulator X, ale Razor dostał, słuchajcie, tego peta, wytradował go od jednego z widzów lub jednego z graczy. Zaraz sobie sprawdzimy i na dodatek, słuchajcie, ten pet ma statystyki sekret. Słuchajcie, tu jest sekretna Hydra Golden z Royalty. Wyobrażacie sobie te statystyki, czyli ten pet ma ponad 100 kwadrylionów mocy, czyli jednym jest z najmocniejszych petów, naprawdę, słuchajcie, nawet w wersji Golden. Pomyślcie sobie, jakby to była wersja Shiny. Dobrze mówię, słuchajcie, chyba tak, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo to jest to, słuchajcie, nie wiem ile to jest, 5? A to jest 5, czyli to jest, słuchajcie, 100%, co mi się coś pomyliło. Nie złoty, ale to było Dark Matter, słuchajcie, Shiny, jeżeli się nie mylę. Czekajcie, gdzie to jest? Dark Matter Shiny, tu było, zaraz wam pokażę. Mega mocny pet. On tutaj się wymienia, tutaj macie tego peta, zobaczcie. No, to nie wiem skąd ten gość wziął, że to jest 100 trylionów bije. Aha! Temu, że po prostu na chestach ma 100% więcej mocy, czyli skrzynki bije jako 100 kwadrylionów, bo tu mamy hardcora, jeszcze to jest Hydra na hardkorze, Secret i Dark Matter, słuchajcie, masakra, naprawdę, i to bije 33 kwadryliony, czyli nie 100, tylko 66, to skąd on wziął, że jego pet, to jest clickbait chyba, słuchajcie. Czyli to był clickbait, kurde, ale mnie nabrali. No ale tak czy siak, ta Hydra jest naprawdę jednym z najmocniejszych petów obecnie w grze. Naprawdę. Także kurde, jeszcze jakby to była Shiny, wyobrażacie sobie? To Shiny wersja jest najmocniejszą. Jakby tu było Hardcore, Secret, Shiny, Dark Matter, Chest Breaker, Royalty na przykład i Chest Breaker 5. Jezus Maria, to by było, ale by się farmiło końce za to, prawda? No nic, dajcie znać, czy macie takiego peta, cześć.